Przez dekady niektóre sprawy kryminalne pozostawały nierozwiązane, zmieniając życie ofiar i ich rodzin w ciąg niepewności i bólu. Dopiero dzięki postępowi w technologiach, takich jak analiza DNA czy nowe metody śledcze, udało się odkryć prawdę i ująć sprawców przestępstw. Sprawy, które niegdyś wydawały się beznadziejne, zyskały nowy wymiar, gdy drobne ślady, zaniedbane dowody lub nowe zeznania wreszcie przyniosły odpowiedzi na długo zadawane pytania. Niektóre z tych przypadków trafiły na pierwsze strony gazet dziesiątki lat po tym, jak zostały zapomniane. Golden State Killer. To pseudonim nadany seryjnemu gwałcicielowi i mordercy, który w latach 70. i 80. XX wieku terroryzował mieszkańców Kalifornii. Przestępca, którego prawdziwa tożsamość przez dekady pozostawała tajemnicą, był odpowiedzialny za serię brutalnych zbrodni obejmujących ponad 50 gwałtów, 120 włamań i co najmniej 13 morderstw. Jego działania rozpoczęły się w 1976 roku, kiedy atakował domy w Sacramento, włamując się nocami do domów kobiet, które później były brutalnie gwałcone i mordowane. Jego modus operandi był przerażająco systematyczny. Wybierał ofiary, obserwował je przez długi czas, a następnie atakował z niezwykłą brutalnością i precyzją. Początkowo znany był jako East Area Rapist, działający w północnej Kalifornii, a jego zbrodnie zyskały rozgłos w całym kraju. Po kilku latach jego działalność ewoluowała i przemieszczała się na południe stanu, gdzie sprawca, znany później również jako Original Night Stalker, mordował całe rodziny. Jego zbrodnie łączyła wyjątkowa brutalność. Ofiary były związane, maltretowane, a później brutalnie zabijane. Przez dekady sprawca pozostawał nieuchwytny, a śledczy z różnych hrabstw nie byli w stanie powiązać wszystkich zbrodni z jednym sprawcą ze względu na różnice w metodach działania. Dopiero rozwój technologii badań DNA w latach 90. umożliwił policji połączenie serii gwałtów i morderstw, co doprowadziło do stworzenia pełniejszego obrazu działań przestępcy. Jednakże, pomimo tego przełomu, Golden State Killer wciąż wymykał się sprawiedliwości. Przez dziesięciolecia jego zbrodnie pozostawały nierozwiązane, co sprawiło, że przypadek ten stał się jednym z najgłośniejszych w historii kryminalistyki w Stanach Zjednoczonych. Ofiary i ich rodziny żyły w niepewności, a śledztwa wielokrotnie były wznawiane, jednak bez rezultatów. Przełomowy moment nastąpił dopiero w 2018 roku, kiedy dzięki nowoczesnej technologii genealogii genetycznej udało się ostatecznie zidentyfikować sprawcę. Analiza DNA zebrana z miejsc zbrodni została porównana z publicznymi bazami danych genealogicznych, co doprowadziło śledczych do Josepha Jamesa D'Angelo, byłego policjanta, który wiódł podwójne życie jako przykładny obywatel, mąż i ojciec. D'Angelo, który od lat 70. nie wzbudzał podejrzeń, żył spokojnie w małej społeczności, pracując jako mechanik, a wcześniej jako funkcjonariusz policji, co umożliwiło mu skuteczne unikanie odpowiedzialności przez tak długi czas. W kwietniu 2018 roku Joseph James D'Angelo został aresztowany w swoim domu w Citrus Heights, po niemal 40 latach od swoich pierwszych zbrodni. Został oskarżony o wszystkie morderstwa i gwałty, które przez lata przypisywano Golden State Killerowi. Jego proces odbył się w 2020 roku, a D'Angelo przyznał się do winy, unikając w ten sposób kary śmierci. Został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Morderstwo Angeli Samota to brutalna zbrodnia, która przez 30 lat pozostawała nierozwiązana. Angela Samota była 20-letnią studentką Uniwersytetu Southern Methodist w Dallas, Texas, i wiodła zwyczajne życie młodej kobiety, będąc aktywną społecznie oraz towarzyską. W październiku 1984 roku Angela wybrała się na wieczór z przyjaciółmi, odwiedzając kilka miejsc w mieście. Po zakończeniu wieczoru odwiozła swoich znajomych do domu, a sama wróciła do swojego mieszkania. Tego wieczoru jednak jej życie zostało nagle i brutalnie przerwane. Krótko po powrocie do domu Angela została zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Mężczyzna wdarł się do jej mieszkania, gdzie brutalnie zgwałcił ją i kilkakrotnie ugodził nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Gdy Angela nie odpowiadała na telefony, jej chłopak, zaniepokojony brakiem kontaktu, udał się pod jej adres, a następnie wezwał policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, znaleźli ciało Angeli w jej sypialni.
Zbrodnia wstrząsnęła całą społecznością, a policja natychmiast rozpoczęła intensywne śledztwo, które niestety nie przyniosło szybkich rezultatów. Mimo że policja przeprowadziła wiele przesłuchań i zebrała dowody z miejsca zbrodni, technologia lat 80. nie była wystarczająco rozwinięta, aby wykorzystać zebrane ślady biologiczne. Główne tropy w sprawie, w tym ślady DNA, nie mogły zostać przeanalizowane w sposób, który umożliwiałby jednoznaczne zidentyfikowanie sprawcy. Brak zaawansowanych metod analizy sprawił, że sprawa utknęła w martwym punkcie, a z czasem została uznana za zimną sprawę. Rodzina Angeli przez lata nie traciła nadziei, choć morderca wciąż pozostawał na wolności. Przełom w śledztwie nastąpił dopiero w 2006 roku, kiedy to detektyw ze stanu Teksas ponownie otworzył sprawę Angeli Samota. W tym czasie technologia analizy DNA poczyniła ogromne postępy, co pozwoliło śledczym na ponowne przyjrzenie się dowodom z miejsca zbrodni. Próbki biologiczne, które w latach 80. nie mogły zostać odpowiednio zbadane, zostały teraz poddane szczegółowej analizie. DNA sprawcy znaleziono na miejscu zbrodni, co pozwoliło na porównanie go z bazami danych przestępców. To właśnie ten krok okazał się kluczowy. Analiza DNA doprowadziła śledczych do Donalda Andrew Bessa, mężczyzny, który odsiadywał już wyrok za przestępstwa seksualne i morderstwo. Bess był wielokrotnie skazywanym przestępcą, a w momencie, gdy został powiązany z morderstwem Angeli, przebywał już w więzieniu. Zaskakujące było, że przez tak wiele lat sprawca pozostawał niezauważony przez śledczych. W 2008 roku Donald Bess został oficjalnie oskarżony o morderstwo Angeli Samota. W 2010 roku odbył się proces, w którym Bess został uznany za winnego brutalnego gwałtu i morderstwa. Śledczy przedstawili niepodważalne dowody w postaci DNA, co ostatecznie zakończyło 3 dekady trwające śledztwo. Donald Bess został skazany na karę śmierci, co przyniosło pewne zamknięcie rodzinie Angeli po wielu latach niepewności. Sprawa ta stała się przykładem, jak rozwój technologii, a szczególnie badań DNA, może rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy kryminalne, które wydawały się niemożliwe do rozwiązania. Morderstwo w parku. To podwójne zabójstwo, które wstrząsnęło Anglią i zapisało się w historii kryminalistyki jako pierwszy przypadek, w którym wykorzystano analizę DNA do złapania mordercy. Wydarzenia te miały miejsce w hrabstwie Leicestershire w latach 80. XX wieku i dotyczyły brutalnych morderstw 2 nastoletnich dziewcząt, Lindy Mann i Dawn Ashworth. Pierwsza zbrodnia miała miejsce 21 listopada 1983 roku, kiedy 15-letnia Linda Mann, uczennica szkoły średniej, zaginęła podczas spaceru przez park w miejscowości Narborough, wracając do domu po wizycie u przyjaciółki. Następnego dnia jej ciało zostało znalezione przy ścieżce spacerowej. Linda została brutalnie zgwałcona i uduszona. Pomimo intensywnych starań policji, śledztwo nie przyniosło rezultatów, ponieważ brakowało świadków, a technologia badania dowodów była w tamtych czasach bardzo ograniczona. Policja miała jedynie próbki nasienia znalezione na miejscu zbrodni, ale nie było możliwości przeprowadzenia szczegółowych analiz, które mogłyby jednoznacznie wskazać sprawcę. Przez lata sprawa Lindy Mann pozostawała nierozwiązana, a lokalna społeczność żyła w strachu, że morderca wciąż jest na wolności. 3 lata później, 31 lipca 1986 roku, doszło do kolejnej tragedii. Dawn Ashworth, również 15-letnia uczennica, zaginęła w podobnych okolicznościach podczas spaceru w pobliżu wioski Enderby. Po 2 dniach intensywnych poszukiwań znaleziono jej ciało w zalesionym terenie. Sposób działania sprawcy był niemal identyczny jak w przypadku Lindy Mann. Dawn została zgwałcona i zamordowana poprzez uduszenie. Te same okoliczności zbrodni i podobny profil ofiar wskazywały, że policja ma do czynienia z seryjnym mordercą. W tym czasie dr Alec Jeffries z Uniwersytetu w Leicester pracował nad rewolucyjną metodą identyfikacji genetycznej. Jego odkrycie, nazwane później genetycznym odciskiem palca, pozwalało na identyfikację osób na podstawie ich unikalnego kodu DNA. Policja postanowiła wykorzystać tę przełomową technologię w śledztwie. Rozpoczęto bezprecedensową akcję masowego pobierania próbek krwi od mężczyzn w wieku 16, 34 lat z 3 okolicznych miejscowości. Była to pierwsza tego typu operacja w historii światowej kryminalistyki nazwana blooding.
Do początku 1987 roku przebadano ponad 5000 mężczyzn, jednak sprawca wciąż pozostawał nieuchwytny. Przełom nastąpił, gdy do policji zgłosił się Ian Kelly, pracownik lokalnej piekarni. Wyznał on, że jego kolega z pracy, Colin Pitchfork, namówił go do oddania próbki krwi w jego imieniu. Pitchfork przekonał Kelly'ego, twierdząc, że nie może osobiście oddać krwi ze względu na wcześniejszą karalność za ekshibicjonizm. Kelly, nie mogąc żyć z ciężarem tej tajemnicy, zdecydował się powiedzieć prawdę. W dniu 19 września 1987 roku policja aresztowała 27-letniego Colina Pitchforka. Badanie jego DNA wykazało 100% zgodność ze śladami pozostawionymi na ciałach obu ofiar. Podczas przesłuchań Pitchfork przyznał się do zabójstw Lindy Mann i Dawn Ashworth, a także do innych napaści seksualnych. Na zewnątrz Pitchfork prowadził pozornie normalne życie. Był żonaty, miał dwoje dzieci i pracował jako piekarz. 22 stycznia 1988 roku sąd skazał go na dożywocie za obie zbrodnie. Sprawa ta stała się kamieniem milowym w historii kryminalistyki. Po raz pierwszy w historii do schwytania mordercy wykorzystano analizę DNA, co otworzyło nową erę w ściganiu przestępców. Sukces tej metody sprawił, że szybko została ona przyjęta przez organy ścigania na całym świecie. Morderstwo zimowej dziewczyny. To tragiczna zbrodnia, która przez ponad 3 dekady pozostawała nierozwiązana, a tożsamość ofiary była tajemnicą dla śledczych i opinii publicznej. W listopadzie 1977 roku w wiejskim rejonie Kaledonia w stanie Nowy Jork odnaleziono ciało młodej dziewczyny w pobliżu pola kukurydzy leżące w śniegu. Ofiara nie miała przy sobie żadnych dokumentów, a wszystkie próby jej identyfikacji spełzły na niczym. Dziewczyna została postrzelona 2 razy. Raz w głowę i raz w plecy. A śledczy nie mogli ustalić, kim była, ani kto był odpowiedzialny za jej śmierć. Ze względu na zimową porę, w której znaleziono ciało, ofiara zyskała przydomek Zimowa Dziewczyna. Pomimo intensywnych poszukiwań, przesłuchań i publikacji w mediach, nikt nie zgłosił zaginięcia osoby odpowiadającej rysopisowi Zimowej Dziewczyny. To sprawiło, że przez lata jej śmierć pozostawała tajemnicą. Śledczy, choć posiadali ograniczone dowody, nie byli w stanie ustalić motywu zbrodni ani powiązać jej z żadnymi innymi przypadkami. Rozpoczęto współpracę z różnymi agencjami policyjnymi i organizacjami w całym kraju, próbując odkryć, kim była ofiara, ale bez rezultatów. Przez lata sprawa ta została uznana za tak zwaną zimną sprawę, a lokalna społeczność żyła w cieniu tej tajemniczej i tragicznej zbrodni. Przełom nastąpił dopiero w 2015 roku, gdy dzięki nowoczesnej technologii i analizie DNA udało się wreszcie zidentyfikować ofiarę. W wyniku postępu technologicznego i ponownego zbadania materiałów biologicznych, śledczy z Nowego Jorku zdołali ustalić, że zimową dziewczyną była Tammy Jo Alexander, nastolatka z Florydy, która zaginęła w 1979 roku. Tammy Jo pochodziła z trudnej rodziny i miała skłonności do ucieczek z domu, co tłumaczyło, dlaczego jej zaginięcie nie zostało zgłoszone na czas. Dzięki nowoczesnej technologii badania genealogii DNA, śledczy mogli porównać próbki DNA zebrane z miejsca zbrodni z bazami danych genetycznych, co ostatecznie doprowadziło do odkrycia jej tożsamości. Tammy Jo Alexander była 16-letnią dziewczyną, która uciekła z domu, szukając lepszego życia z dala od problemów rodzinnych. Śledczy ustalili, że podróżowała po Stanach Zjednoczonych, kiedy spotkała swojego mordercę, choć nie udało się dokładnie ustalić, jak doszło do jej śmierci i kto był za nią odpowiedzialny. Choć identyfikacja ofiary była ogromnym przełomem, to sprawca jej morderstwa do dziś pozostaje nieznany. Śledztwo trwa nadal, a policja kontynuuje poszukiwania osoby odpowiedzialnej za śmierć Tammy Jo, wierząc, że nowe technologie mogą w przyszłości przynieść odpowiedzi także w tym aspekcie. Odkrycie tożsamości Tammy Jo Alexander po ponad 3 dekadach przyniosło ulgę jej rodzinie, która przez lata nie wiedziała, co stało się z ich córką. Morderstwo w sklepie spożywczym. To brutalna zbrodnia, która przez ponad 4 dekady pozostawała nierozwiązana, przynosząc ból i niepewność rodzinie ofiary oraz miejscowej społeczności. Ife Wilkowicz, 20-letnia młoda kobieta, pracująca jako sekretarka w wydawnictwie na Manhattanie,
była osobą o łagodnym usposobieniu, prowadzącą zwyczajne życie. Mieszkała na Long Island w Bay Shore i codziennie dojeżdżała do pracy do Nowego Jorku. W dniu 22 marca 1980 roku Eve wracała z pracy późnym wieczorem, kiedy została porwana w drodze do domu. Niestety, nigdy nie dotarła na miejsce. Kilka dni później jej ciało odnaleziono porzucone w zalesionym obszarze niedaleko jej miejsca zamieszkania. Okazało się, że Eve została zgwałcona i uduszona. Jej śmierć była wstrząsająca dla lokalnej społeczności, która do tej pory cieszyła się spokojem i bezpieczeństwem. Morderstwo Eve Wilkowicz szybko stało się jednym z najgłośniejszych przypadków na Long Island. Śledczy natychmiast rozpoczęli dochodzenie, starając się ustalić, kto mógłby być odpowiedzialny za tak brutalny czyn. Jednak brak świadków i ograniczone dowody z miejsca zbrodni utrudniały śledztwo. W tamtych czasach technologia kryminalistyczna nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, a analiza DNA dopiero zaczynała być stosowana w dochodzeniach kryminalnych. Policja przesłuchiwała wiele osób, sprawdzano potencjalnych podejrzanych, ale ślady biologiczne znalezione na ciele Eve i w jej otoczeniu nie mogły być w pełni wykorzystane do identyfikacji sprawcy. Pomimo intensywnych wysiłków, przez lata nie udało się zbliżyć do rozwiązania sprawy. Śledztwo było kilkukrotnie wznawiane, a policja stale liczyła na nowe tropy, które mogłyby doprowadzić do przełomu. Rodzina Eve, w szczególności jej siostra Irene, przez wszystkie te lata walczyła o sprawiedliwość. Irene nieustannie apelowała do opinii publicznej i śledczych, by nie zapomniano o jej siostrze. Ból i frustracja, jakie towarzyszyły rodzinie przez dekady, były ogromne. Zwłaszcza, że każdy kolejny rok bez odpowiedzi pogłębiały uczucie bezradności. Sprawa Eve Wilkowicz stała się jednym z najstarszych nierozwiązanych morderstw na Long Island. A lokalne media okresowo przypominały o tej tragedii, próbując wzbudzić nowe zainteresowanie w śledztwie. Przełom w sprawie nastąpił dopiero w 2022 roku, ponad 40 lat po tragicznych wydarzeniach. Dzięki postępowi w technologii kryminalistycznej oraz możliwościom, jakie daje genealogia genetyczna, śledczy byli w stanie zidentyfikować DNA sprawcy z próbek pobranych z miejsca zbrodni. Współczesne techniki pozwoliły na porównanie DNA z bazami danych genealogicznych, które często są używane w przypadkach poszukiwań przodków przez zwykłych ludzi. Okazało się, że ślady biologiczne pasowały do Heriberto Sedy, mężczyzny, który zmarł kilka lat przed ostatecznym odkryciem jego winy. Seda, który mieszkał na Long Island, w momencie morderstwa miał już przeszłość kryminalną, ale nigdy wcześniej nie był łączony ze sprawą Eve. Heriberto Seda był osobą, która przez lata pozostawała poza kręgiem podejrzanych. Jego nazwisko nie pojawiało się w pierwotnym śledztwie, a jego związek z Eve Wilkowicz nigdy nie został ustalony. Po identyfikacji przez DNA, śledczy dowiedzieli się, że Seda był wcześniej skazywany za inne przestępstwa, ale w momencie, kiedy jego nazwisko mogło zostać uwzględnione w dochodzeniu, zmarł. Pomimo tego, że Seda nie mógł stanąć przed sądem i ponieść odpowiedzialności za swoje czyny, odkrycie jego tożsamości po latach przyniosło rodzinie Eve długo wyczekiwane odpowiedzi.